Witam wszystkich zebranych na podsumowaniu konkursu ekologicznego Lepsza Planeta oraz projektu Help for Earth zorganizowanego w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. W sposób szczególny witam panią Małgorzatę Bielecką, reprezentującą zespół lubelskich parków krajobrazowych. Pana Krzysztofa Kuchnickiego, reprezentującego Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, oddział w Zamościu. Przedstawicieli Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz Szkoły Podstawowej nr 6 w Zamościu. Panią Agnieszkę Kowal, dyrektor pierwszego liceum. Witam wszystkich zaproszonych gości. Ja tutaj dodam o tych zaproszonych gościach, których się wtrącę. Witam pana przewodniczącego Rady Miasta Piotra Błażewicza. Witam panią Magdalenę Dubanę, dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Uniwersytetu Rano. Witam panią Marzenę Tadeusz, dyrektora Liceum Plastycznego. Witam przyjaciela szkoły, panią Joannę Czobrowską. Witam nauczycieli oraz społeczność uczniowską. Dzisiejsze spotkanie to okazja do podsumowania projektu Help for Earth, zorganizowanego w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii, podczas którego podjęliśmy kilka inicjatyw. Na początek warto zaznaczyć, czym jest Olimpiada Zwolnieni z Teorii. Jest to olimpiada, w której realizuje się projekty społeczne, zdobywa doświadczenie w zarządzaniu oraz pozyskuje wiedzę w praktyce, co w realny sposób ma zmienić świat na lepsze. Dlaczego zdecydowaliśmy się wziąć udział w olimpiadzie? Zauważyliśmy, że wielu młodych ludzi nie przejmuje się ochroną środowiska, chociaż ma ona bardzo duży wpływ na życie i zdrowie każdego z nas. Uznaliśmy, że Olimpiada Zwolnieni z Teorii daje wiele możliwości tworzenia innowacyjnych projektów społecznych. Nasz projekt ma na celu uświadomienie, jak ważna jest woda dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Zakłada pomoc w zdobywaniu wiedzy na temat surowców naturalnych, źródeł zanieczyszczenia wody oraz przekazywanie informacji na temat oddziaływania człowieka na środowisko naturalne. Dotychczas zrealizowaliśmy konkurs ekologiczny, w którym wzięło udział 5 szkół oraz 12 uczestników. Stworzyliśmy profil na Instagramie, na którym umieszczamy podstawowe, przydatne informacje na temat ekologii. Nasz projekt znalazł się wśród 25 projektów mentoringowych Allegro, do którego zgłosiło się aż 200 projektów. Podczas naszej pracy uzyskaliśmy pomoc, wsparcie oraz partnerstwo Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Urzędu Miasta Zamość, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Allegro. Co chcemy osiągnąć, realizując nasz projekt? Naszym celem jest, aby młode społeczeństwo zdawało sobie sprawę z powagi szkód, jakie może wyrządzić człowiek dla środowiska, co może w okresie paru lub parunastu lat szkodliwie odbić się na ekosystemie naszego otoczenia. Wprowadzenie w nawyk codziennych proekologicznych zachowań, dzięki którym dbanie o środowisko stanie się codziennością, a nie obowiązkiem społecznym. Oddaję głos pani dyrektor oraz proszę o przekazanie nagród i podziękowań za konkurs Lepsza Planeta. Zapraszam Mateusza, który mi pomoże. Co prawda nie mamy laureatów, ale chcielibyśmy wyróżnić te osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w konkursie. Wiem, że nie ma uczniów, nie, są uczniowie z Krynic. O, super. To zapraszam tutaj do przodu. W takim razie zapraszam Szymona Bosiaka, pracę z Krynica. Szymon, chodź Szymon od razu.
zapraszam Michała Skrzyńskiego, również ze Szkoły Podstawowej w Krynicach. I panią opiekunkę możemy prosić? Adriana Petrykowskiego ze Szkoły Podstawowej nr 6 wraz z opiekunem panią Alicją Tarnowską. Zapraszam również osoby, które wsparły młodzież przy organizacji konkursu, przy organizacji projektu. No niestety dzisiaj nie mogli nas odwiedzić pani Katarzyna Fornal-Urbańczyk, ani pan Krzysztof Pruchnicki, chyba że pan Krzysztof Pruchnicki jest, ale chyba nie. Więc zapraszam panią Małgorzatę Grabek w imieniu pani Małgorzaty Bieleckiej, która reprezentuje Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. Zdjęcie. Thank you.
1577 roku Jan Kochanowski wysłał podkanclerzemu Janowi Zamoyskiemu tekst odprawy posłów greckich. W liście poeta napisał, że tragedia była gotowa już od dawna. Dokładny czas powstania utworu jest nieznany. Wiemy jednak, że tragedia została wystawiona w obecności króla Stefana Batorego w Gwiazdowie w styczniu 1578 roku. Utwór odbierano jako wyraz poparcia dla polityki Batorego, który dążył do wojny z Moskwą. Stronnik króla Jan Zamoyski prawdopodobnie nieprzypadkowo wybrał datę inscenizacji na krótko przed rozpoczęciem obrad Sejmu, który miał zadecydować o podjęciu działań zbrojnych. W Sasimonie II odprawy posłów greckich Jan Kochanowski wystosował przestrogę. A ponieważ wśród weselników Zamoyskiego był król Stefan Batory, poeta celowo pogroził palcem. Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, a ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie. Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono i zwierzchność nad stanem Bożym zwierzono. Miejcie to przed oczyma zawsze swojej. Zejście miejsce z siebie, Boże na ziemi. Z którego macie tak nie swe własne rzeczy. Jako wszytek ludzi mieć rodzaj na pieczy. A wam więc nad mniejszymi zwierzchność jest dana, ale i sami macie nad sobą Pana, któremu każdykolwiek spraw swych uczynić. Poczet macie, trudnoż temu krzywemu winić. Nie bierze ten Pan darów, ani się pyta, jeśli kto chłop, czyli się krowem poczyta. Siedmięzy tylko widzi, złotych i głowych. Jeśli najmniej przewinił, być mu okowych. Więc ja, podobno zmniejszam niebezpieczeństwem, grzeszę, bo sam się tryzę w swym wszechteczeństwem. Przełożonych występki miasta zgubiły i do gruntu carstwa zniszczyły. Thank you.
jak i ich młodzieży chowanie. Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna dobrych i zgodnych robi obywateli. Gdy słońce raka zagrzewa, a słowik więcej nie śpiewa, sobótkę, jako czas niesie, zapalono w czarnym lesie.
XVI. Alegoryczne obrazy i retoryka antyczna składały się na radykalny program polityczny wyłaniający się z cyklu 8 renesansowych kazań. Jako najmilejszej matki swej miłować i onej czcić nie macie, która was urodziła i wychowała, nadal wyniosła? Bóg matkę czcić rozkazał. Przeklęty, to zasmuca matkę swoje. A która jest pierwsza i zasłużeńsza, matka jako ojczyzna, od której imię macie i wszystko, co macie, od niej jest? Gdy okręt tonie, a wiatry go przewracają, głupi pączyki i skrzynki swoje opatruje i na nich leży, a do obrony okrętu nie idzie i mniema, że się sam miłuje, a on się sam gubi. Bo gdy okręt obrony nie ma i on ze wszystkimi, co zebrał, utonąć musi. Fraszki to wszystko, cokolwiek myślemy. Fraszki to wszystko, cokolwiek czyniemy. Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy. Próżno to człowiek ma co mieć na wieczy. Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława. Wszystko to minie, jako polna trawa. Naśpiewawszy się nam i naszym porządkom. Wtemkną nas w mieszek, jako czynią łądką. Szykujcie się na następny rok w naszej szkole, bo my was nie puścimy.
Także proszę Państwa, jeszcze raz gratulacje, brawa. Pani Beata, no niech się pokaże. I Pani Beata, i Pani Agnieszka, Janko, chodźcie. Także jeszcze raz brawa, dziękuję młodzieży za nasze szczęście. Gratuluję jeszcze naszym konkursowiczom. Dziękuję Państwu z Parków Krajobrazowych. Tutaj Pan Przewodniczący zauważył, że ja się dopasowałam do dzisiejszej imprezy na ekologicznie, tak zielono. Także jeszcze raz Wam wszystkim dziękuję. Do zobaczenia na następnej imprezie.